Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Irek Graf. Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Okiem Fotografa. Krótkie podsumowanie. Okiem Fotografa to cykl spotkań fizycznych, który odbywał się do marca tego roku w Centrum Promocji Kultury Praga Południe w Warszawie przy Podskarbińskiej. No niestety z przyczyn wiadomych musieliśmy to zawiesić. I ja postanowiłem w tym momencie organizować spotkania online, tak trochę mało oryginalnie, podobnie jak wiele osób, aczkolwiek ja szukam troszkę innych raczej tematów i tutaj zachęcam do obejrzenia zapisu z dwóch ostatnich. Ostatnie to było ze stowarzyszeniem Kamera z Bolesławca. No właśnie, takie spotkania online pod tym względem mają tę ogromną zaletę, że mogę tutaj właśnie gościć i prezentować pracę fotografów z drugiego końca Polski, a nawet z zagranicy. I tu z kolegami, z oboma Grzegorzami, mogliśmy się zapoznać z dorobkiem tegoż stowarzyszenia, świętującego w tym roku dziesięciolecie. Natomiast wcześniej moim gościem był aż z Kanady fotoreporter, fotograf Andrzej Kiełbowicz, który wspaniale i bardzo ciekawie opowiadał o czasach PRL-u i o fotografii. Wiem, że wiele osób było poruszonych tymi tekstami. Ja też. Dla nas to było bardzo emocjonalne i takie bardzo osobiste podróżowanie po PRL-u, ale nie tylko, bo również odwiedziliśmy ulicę Grochowską, gdzie Andrzej mieszkał w latach 70. Zajrzeliśmy do szwedzkiej Polleny, w której ja pracowałem przez miesiąc, jak się dostałem na studia, jeszcze pod koniec właśnie poprzedniego ustroju. I ja się ogromnie, ogromnie cieszę, że nam się to udało. Pokazaliśmy trochę Warszawy, Targówka, Brudna, zajrzeliśmy w inne miejsca. No takich fotoreportaży już dzisiaj się nie robi, nie publikuje. Trochę szkoda. Zapisy tych wszystkich spotkań są na Facebooku, na profilu Okiem Fotografa i na kanale YouTube. Prawie wszystkie już tam są. Ja je zwykle po spotkaniu trochę koryguję, przycinam pauzy. No jak gdzieś zabrakło głosu, To próbuję doratować, dopisać, ewentualnie dołożyć kilka zdjęć, na przykład o których tutaj właśnie Andrzej mówił, a my ich nie wyświetlaliśmy, no to teraz w tej poprawionej wersji można je zobaczyć. No właśnie. Zachęcam do subskrybowania kanału. Brakuje mi jeszcze parę osób, żeby dojść do setki i żebym mógł jakiś taki prosty link tam powołać, łatwy do zapamiętania. Takie są zasady na YouTubie. Zapraszam od razu też na kolejne spotkanie Okiem Fotografa. Będzie troszkę nietypowe, bo poświęcone fotoopowieściom z podróży, ale to nie będzie taki pokaz podróżniczy typu moja wyprawa na Islandię, Wyspy Kanaryjskie, do Australii czy jeszcze gdzieś, tylko spróbujemy podejść do tego bardziej sumarycznie, bardziej tak skomentować to, co się działo na przestrzeni 20-30 lat. Moimi gośćmi będą Kasia Mazurkiewicz i jej mąż Andrzej, a więc bardzo znani podróżnicy, ale też organizatorzy pokazów multimedialnych i osoby, które chyba jako pierwsze zaczęły robić takie bardzo fachowe, zawodowe właśnie prezentacje z podróży, ale też festiwal Terra Incognita, który niestety w tym roku się nie odbędzie, więc no, proponuję, żeby może chociaż w ten sposób z nimi się spotkać i porozmawiać, jak się zmieniały te pokazy zdjęć od czasów slajdowych do dzisiaj, jak się zmieniała fotografia w podróżach w ogóle na przestrzeni lat. Porozmawiamy też o etyce fotografii podróżniczej, więc myślę, że będzie ciekawie. Dzisiaj spotkanie jest dla mnie wyjątkowe. Ja rzadko poświęcam tyle czasu sprzętowi. Aczkolwiek jak Państwo zobaczą w drugiej części, to ja w zasadzie przygotowałem głównie zdjęcia, które chcę pokazać, które ułożyłem w taki sposób, by zaprezentować pewne tematy związane z posługiwaniem się
obiektywem o takim szerokim zakresie, pokażę zdjęcia z różnych miejsc wykonane w różnych okolicznościach. Zachęciło mnie do tego spore zainteresowanie postem przy galerii po festiwalu Biała Blues w Białej Podlaskiej, gdzie wystąpiła moja znajoma Magda Piskorczyk z zespołem, między innymi. I ja tam napisałem troszeczkę o tym obiektywie, o tym, jak sobie próbowałem poradzić się w amfiteatrze ogromnym, gdzie musiałem fotografować, filmować z bardzo daleka. No a ponieważ było trochę pytań, trochę osób było ciekawych i uznałem, że dobrze, to pójdziemy dalej tym tropem i ja spróbuję jeszcze ten obiektyw i tutaj może przybliżyć. To jest Magda, do niej wrócimy później. Ja ten obiektyw wypożyczyłem pod koniec września, na kilka dni, a wyszło w sumie chyba z 10. I no też wzbudził zainteresowanie, jak widać, na plenerze po drodze. Parę osób mnie do tej pory pyta, no, co ja nim zrobiłem po drodze i na miejscu. No to będzie okazja, żeby zobaczyć. Tu jest jedna z plenerowiczek z tym obiektywem. On się prezentuje tak, jak widać, jest dość duży, dość ciężki, dwa chyba kilogramy 700 gramów waży, co niektórym może odpowiadać, innym nie, ale to o tym porozmawiamy później. No i próbowałem go wykorzystać właśnie tutaj, czyli nad Bugiem, ale też trochę zdjęć porobiłem w Warszawie. No i zanim zaproszę tutaj do rozmowy prezentacji przez chwilę takiej bardziej fachowej, technicznej pana Łukasza z Sigma Pro Centrum, to jeszcze tak dla przybliżenia może możliwości tego obiektywu zaprezentuję dwa, no nie, przepraszam, chyba z pięć zdjęć. I tu mamy fotografię wykonaną bardzo blisko miejsca, gdzie mieszkam, czyli niedaleko portu praskiego, Praga. Widok w stronę Starego Miasta i Mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie i to jest 60 mm, czyli ta najszerszy kąt widzenia. Tu mamy zbliżenie, już takie bardzo solidne, pokazujące, no, jaka to jest różnica 60 a 600 mm, że czasami trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście potrzebne jest nam 600 mm do niektórych tematów, czy może 500, 400, czy może tylko 200. Ale niewątpliwie ten obiektyw zachęcił mnie do paru wypadów pod Warszawę i w Warszawie, na których tych zdjęć co nieco zrobiłem i będzie można je zobaczyć, tak jak powiedziałem, w drugiej części. No dobrze, to teraz czas połączyć się tu z panem Łukaszem. Bardzo dziękuję za dzisiejsze zaproszenie. I tak też trochę jestem zaskoczony, byłem zaskoczony tym, że ten obiektyw też u pana zarezonował. Bo tak jak pan wspomniał, jest to obiektyw może nie spacerowy, może to nie jest obiektyw taki, który możemy sobie zabrać właśnie w niedzielę po obiedzie na spacer z rodziną, ale on też nie taki miał być. To znaczy w momencie, kiedy był projektowany, to przede wszystkim miał być obiektyw bardzo wydajny, głównie w tych ogniskowych 500, 600, 400 mm, tam gdzie najczęściej potrzebujemy tego dużego zbliżenia. I tak troszkę byłem zaskoczony tym, że zgłosił się pan właśnie z informacją, że będzie chciał zrobić materiał o tym obiektywie, bo kojarzę pana bardziej z tej strony właśnie sakrum, jeśli chodzi o fotografię, a nie profanum, czyli tego brutalnego sprzętu, tego elementu, który jest taki trochę, no czasami odstaje od tego pojęcia fotografii, z którym pana do tej pory kojarzę, czyli czytanie obrazu, czyli jakby odczuwania. Ale to tak, to takie przyjemne zaskoczenie było, więc jak najbardziej chętnie też chciałem wziąć udział w tym dzisiejszym spotkaniu. Świetnie. Ja w międzyczasie przełączyłem się i wyświetliłem
przeglądarkę zdjęć, na której mam troszkę fotografii pokazujących ten obiektyw, no i też przygotowałem tu kilka stron, do których dostałem odnośniki, więc w trakcie będę próbował rozmawiać i przełączać to. Mam nadzieję, że nam się uda. Jasna sprawa. Pierwsza rzecz to jest, ja tak wrzucę kilka takich właśnie informacji technicznych, informacji bardziej o produkcie. Później się z Państwem pożegnam. Jeżeli będziecie Państwo mieli pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach. Będę starał się na nie odpowiadać. Natomiast później pozostawię Państwa właśnie a propos samej rozmowy o zdjęciach. To już Pan Irek tutaj będzie wiódł prym, miał pałeczkę. Jeżeli chodzi o sam obiektyw, ciekawa konstrukcja, bo ona jest uprawiana w cudzysłowie w Sigmie już od bardzo wielu lat. To jest kolejna wersja tak zwanej Bigmy, czyli obiektywu 50-500. On później zewaluował do 60-600. Troszeczkę przesunięto te suwaki związane z ogniskową po to, żeby miał większe zbliżenie. Co można zrobić obiektywem o przysłonie 6.3? Wydawałoby się, że niewiele. Co można zrobić obiektywem o przysłonie 6.3 w trakcie występu czy koncertu, który fotografował pan Irek, też wydawałoby się, że niewiele, ale jednak okazuje się, że w dzisiejszej dobie czułości ISO, wydajności aparatów, przysłona 6.3 to nie jest rogaty smok, którego należy się spodziewać, tylko tak naprawdę narzędzie, które świetnie się spisuje i którego możemy swobodnie używać i wykorzystywać w różnych sytuacjach. Duży zakres ogniskowy. To jest pierwsza rzecz, która się może rzucać w oczy w momencie, kiedy słyszymy o tym obiektywie, czytamy o tym obiektywie. Jeżeli obiektyw jest ma tak duży zakres ogniskowy, to znaczy, że musi być coś nie tak. Ale tutaj właśnie wracam do tej historii, czyli Bigmy, czyli 50-500 i tego doświadczenia, które Sigma czerpała z poprzednich też modeli, z poprzednich konstrukcji. I dało się to wszystko połączyć tak, że zamykając obiektyw przysłoną, w cudzysłowie zamykając obiektyw przysłoną 6.3, dopilnować też własności optycznych, które zaspokajają potrzeby współczesnych matryc, które są też wielomilionowe i są jakby danochłonne, danożerne, potrzebują materiału, potrzebują sygnału, który zasili każdy piksel i będziemy mogli sobie to powiększyć i zobaczyć, czy ta ostrość jest, czy tej ostrości nie ma. O tym pewnie powie pan Irek, bo ja bardziej ze strony technicznej, produktowej. Pan Irek się wypowie ze strony użytkowej i efektywnej, czyli pokaże po prostu zdjęcia, które wykonał. Ja tych zdjęć jeszcze nie widziałem, więc też sam będę bardzo, bardzo, bardzo ciekawie oglądał dalszą część. Troszkę później, bo dzisiaj właśnie też pracujemy w studio. Ewentualnie później Państwu pokażę, w jakim w ogóle miejscu teraz w tym momencie jestem i co tutaj się wyczynia. I tutaj stoi obok mnie taki statyw właśnie wideo, który jest przygotowywany, kilkunastokilogramowy statyw wideo. Skojarzył mi się właśnie z wagą obiektywu, 2 kg 700 gram. Wydawałoby się, że to jest dużo. Pewnie tak, natomiast ten obiektyw też nie miał być lekki. Jego założeniem to jest tak, jak kupujemy, nie wiem, minivana albo vana, tak? Jeżeli kupujemy określony produkt, to on ma swoje cechy, po prostu ma swoje własności. I tutaj ograniczenie się wagowe przy ogniskowej 600 mm, przysłonie 6.3 i tej wydajności optycznej, no byłoby bardzo trudne. Tam jest kilkanaście soczewek, szklanych soczewek w kilku różnych grupach szkłowarzy. Tutaj właśnie teraz prawdopodobnie widzimy, ja widzę troszeczkę z opóźnieniem, ale widzimy właśnie też taki przekrój kolorowy tego obiektywu. Ten obiektyw, żeby zmniejszyć tą wagę, on też jest zrobiony z trzech różnych materiałów. To jest kompozyt, to jest aluminium i to jest magnez, stopy magnezu. Wszystko po to, żeby ta tuba była bardzo stabilna i żeby obiektyw nie ważył jeszcze więcej, bo to, co
teraz mamy, jeżeli chodzi o sam efekt, to już jest tak naprawdę wszystko to, co udało się odchudzić, to, co się udało zmniejszyć. Wszędzie tam, gdzie dało się zmniejszyć wagę, to producent o tym myślał i producent to wziął pod uwagę. Efektem tego jest chociażby osłona słoneczna wykonana z kompozytów, a nie z metali, tak jak jest to w przypadku obiektywu 150-600 z wersji Sport. O, tutaj też widzimy uszczelnienia obudowy. Obiektyw też jest odporny na zachlapania, na kurz, na wodę. Wszystkie pierścienie ma dodatkowo uszczelniane. Często się pojawia pytanie, na jak dużym deszczu taki obiektyw może pracować. Nie ma tutaj odpowiedzi katalogowej, jak ten deszcz ma być duży i mały. Generalnie on musi być rozsądny, on musi być taki, żeby nam po prostu nie zalał tego obiektywu. Niemniej obiektyw i tak jest bardziej odporny na deszcz, na kurz, niż w przypadku klasycznych konstrukcji, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Co ważne jeszcze, jest to obiektyw wyłącznie, przepraszam, jestem na kamerze. Działamy w trybie wideo. Co jeszcze ważne w obiektywie? Stabilizacja optyczna. To jest rzecz, która może się bardzo przydawać w przypadku obiektywu o tak długiej ogniskowej. To sprawa jasna. Kolejnym elementem silnik ultradźwiękowy. Bardzo istotna rzecz. Szybkie, ciche ostrzenie jest tutaj dosyć istotne w przypadku fotografowania czy to ptaków, czy kopyt. Na pewno migawka aparatu będzie głośniejsza niż praca samego obiektywu, więc jest to bardzo korzystne. No i bardzo szeroki zakres ogniskowych, który jest wygodny. Sporo osób, które wybierają się właśnie na wycieczki typu safari, na wycieczki typu właśnie jakieś wyprawy fotograficzne, wbrew pozorom okazuje się, że zabranie dwóch czy trzech obiektywów pokrywających ten zakres ogniskowych wagowo oddaje nam tą samą wartość. Wracamy do punktu wyjścia albo jeszcze go przewyższamy. Więc jest to no taki też in plus tak naprawdę, jeżeli chodzi o zaspokojenie potrzeby uniwersalnego obiektywu do pełnej klatki stosowanego w przyrodzie, czy też w fotografii spoterskiej, bo ta fotografia spoterska też tutaj trudno ją tak naprawdę przy tym modelu pominąć, bo jest bardzo często wykorzystywany przez fotografów zajmujących się fotografią lotniczą. Dobrze. Co jeszcze? Panie Irku, pan na nim pracował, może jakieś pytania, może jakieś wątpliwości, może coś się spodobało albo nie spodobało, do czego ewentualnie mógłbym się odnieść, zanim przejdzie pan do zdjęć i do swoich właściwych odczuć. Wyświetliłem strony internetowe, te, do których dostałem link. I to jest tak, obiektyw Sigma, strona Sigmy chyba, inspiracje, i tu jest samolot. Może dwa zdania. Jest. Moment, wyłączymy tu. O, może dwa zdania. To jest prezentacja zdjęć wykonanych tym obiektywem w fotografii lotniczej. Fotografii lotniczej, dokładnie tak. I tutaj jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, też te, które ja miałem tak naprawdę w momencie, kiedy pierwszy raz pracowałem, drugi, trzeci raz pracowałem z tym obiektywem, że to jest obiektyw, który w momencie, kiedy potrzebujemy uniwersalności, szybkości, jeśli chodzi o pracę na krótkich ogniskowych i długich ogniskowych, to jesteśmy w stanie położyć na tym ołtarzu ewentualnie tą wagę, o której wspominaliśmy, czyli 2 kg 700 gram, to ten fotograf miał dokładnie te same spostrzeżenia. To znaczy biorę jeden obiektyw i on mi wystarcza do zrobienia zdjęć lotniczych, reportażu, zbliżeń typu makro, bo ten obiektyw też ma taką funkcję. On odzwierciedla obraz w skali 1 do 3, więc jest to bardzo, bardzo fajna wartość. I on w podsumowaniu właśnie napisał taki wniosek: na następny tego typu event zabiorę jeden obiektyw,
I on mi załatwi całą, całą robotę, którą będę miał do wykonania. Ten przykład jest podany na przykładzie fotografii lotniczej. Natomiast fotografia przyrodnicza, to tutaj tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy jeżdżą na różne fotowyprawy, znam też oddzielną grupę pasjonatów w ogóle wypraw safari, no to dla nich to jest w ogóle kapitalna rzecz, dlatego że oni na Jeepa zabierają dokładnie ten obiektyw, jeden obiektyw i mogą fotografować bez konieczności zmiany sprzętu z aparatu tak naprawdę wszystkie sceny. Dobrze, to jest dział, widzę na stronie inspiracja i tu jest ten obiektyw i tu jest ten opis. Ja się bardzo cieszę, że zaczęliśmy od fotografii lotniczej, dlatego że jak ja się zastanawiałem, gdzie go wykorzystać w Warszawie, nie mając zbyt wiele czasu, no to jeden z pomysłów miałem taki, żeby pojechać w moje rodzinne miejsce, gdzie kiedyś mój dom stał, a teraz jest w zasadzie pas startowy, i spróbować sił w spottingu takim samolotowym, jak one lądują tam przy właśnie gdzieś od strony Raszyna czy od Okęcia na Wirażowej, ale powiem szczerze, zabrakło mi na to czasu, bo trochę z Pragi trochę daleko, a tu jeszcze potem odwieźć na Żoliborz, no mieliśmy z tym i tak problemów i ja tego nie zrobiłem, więc cieszę się, że zostało to tutaj pokazane i to w wydaniu no, absolutnie profesjonalnym, fachowym. Dobra, i teraz jeszcze mamy drugą stronę, to jest chyba jakiegoś fotografa, taka z czarnym tłem. Dariusz Breś. Dariusz Breś, tak, to jest też człowiek zafascynowany niektórymi obiektywami. I testował obiektyw 60-600, z tym, że on go przetestował w takim wydaniu bardzo konsumenckim. To znaczy w okiem fotografa po prostu do zdjęć różnych, i do portretowych, i do przyrodniczych, i do streetu. Wypisał właśnie też swoje uwagi, swoje spostrzeżenia. One się wszystkie skończyły tym, że on ten obiektyw też po prostu kupił sobie później, bo miał też no, bardzo podobne spostrzeżenia, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego obiektywu, zwłaszcza też w ogniskowych, tych długich, czyli 400, 500, 600, tam gdzie potrzebujemy, tam gdzie często wykorzystujemy taki obiektyw, bo często po to go też kupujemy, do dużych zbliżeń. Jedna istotna rzecz, ten obiektyw może nie jest tani, on kosztuje blisko 8000 zł, natomiast jest to najbardziej wydajny optycznie obiektyw ze wszystkich obiektywów Sigma z zakresu 500 i 600 mm, czyli 150-600 Contemporary, 150-600 Sport i 60-600 Sport. 60-600, owszem, jest najdroższy, ale to wszyscy potwierdzają, że tą końcówkę między 500 a 600 ma najlepszą, ma najostrzejszą, ma najbardziej wydajną optycznie. No dobrze. Ja mam w sumie dwa pytania takie dotyczące obiektywu. Mianowicie chodzi mi, że tam obok, jak przyjrzymy się tym miejscom, gdzie ustawiamy, blokujemy sobie autofokus i ustawiamy stabilizację, to jeszcze jest miejsce do dokowania. No i rozumiem, że to jest do ustawiania sobie parametrów z zewnątrz. Nigdy tego nie robiłem przy żadnym obiektywie Sigmy. Jak to działa? Dokładnie tak. To działa w ten sposób, że możemy, obiektyw posiada funkcję programowania. To znaczy możemy zaprogramować obiektyw pod preferencje konkretnego fotografa. Oczywiście, jeśli nie chcemy z tego korzystać, ustawiamy ten przełącznik, o którym pan wspominał, na tryb off. Obiektyw pracuje w takiej formie, w jakiej go otrzymaliśmy ze sklepu czy z fabryki. Natomiast jeżeli ustawimy na tryb 1 lub tryb 2, uaktywniają nam się funkcje, które możemy zaprogramować z poziomu USB docka. Jeśli pan pozwoli, to na koniec live'a wrzucę link z opisem, jak działa USB dock. Dokładnie rzecz biorąc, jakie ma konkretne funkcje, jak można je ustawić, albo jak można je pozmieniać. Jest to dosyć dokładny opis dla osób bardziej zainteresowanych, będzie to taka lektura ewentualnie do poduszki. Najważniejsze rzeczy, które możemy ustawić w doku, to jest na przykład zmiana szybkości pracy autofokusa. Możemy ustawić priorytet pracy autofokusa na szybkość.
obiektyw będzie pracował dużo, wyraźnie szybciej niż tak po prostu, gdy go podłączamy do aparatu. Może się częściej mylić, bo silnik będzie pracował dużo dynamiczniej. Natomiast w scenach, w których potrzebujemy tej szybkości, ta funkcja się fajnie przydaje. Możemy ustawić priorytet celności. Wtedy silnik będzie pracował wolniej, natomiast nie pozwoli nam zrobić zdjęcia do momentu, kiedy się niejako dwa razy nie upewni, że zdjęcie jest wyostrzone. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też dosyć istotna, nie wiem, idziemy do czatowni. Wiemy, że będziemy pracować, albo idziemy na ptaki, czyli wiemy, że będziemy pracowali od 30 metra do nieskończoności, wykorzystywali punkt ostrości. W przypadku zastosowania USB docka możemy sobie zaprogramować obiektyw w ten sposób, że jeżeli na końcu mamy, znaczy mamy tutaj nieskończoność, możemy sobie sterować skalą, od której obiektyw będzie zaczynał szukać ostrości, w sposób płynny. I możemy sobie na skali wybrać od 30 metrów tylko do nieskończoności. Zawęzić te widełki pracy autofokusa. Oczywiście wtedy miałem też pytanie, no dobra, to ja sobie zawężę od 30 do nieskończoności, okaże się, że tuż obok zacznie lądować meteor i ja nie będę mógł zrobić zdjęcia. Nie, wracam do tego, co powiedziałem na początku. Zawsze można wyłączyć wszystkie nastawy indywidualne, te, które stosujemy z poziomu USB docka i wrócić do normalnej pracy obiektywu w takiej formie, w jakiej otrzymujemy go po prostu w sklepie. Te dwie funkcje są takie najistotniejsze, jeżeli chodzi o pracę USB docka. Kolejna to jest możliwość kalibracji, to jest możliwość mikrokalibracji, taka bardziej zaawansowana, bardziej rozbudowana niż w przypadku tych mikrokalibracji, które mamy udostępnione w menu aparatu. I jeszcze jedna dotycząca funkcji związanej ze stabilizacją pracy. To się nam trochę przydaje troszkę przy filmowaniu. Jest to rzecz bardziej zaawansowana. Dokładny opis właśnie pracy USB docka i jego własności wrzucę po prostu w komentarzu. Jeśli ktoś będzie chciał poczytać, to będzie mógł się z tym zapoznać. Świetnie. Tu kolega spytał, czy ten obiektyw ma blokadę pompki, bo używam pożyczoną Sigma 150-500 i brakuje mi tego bardzo. Tak. Ten obiektyw pracuje w dwóch trybach, czyli zmiany ogniskowe możemy wykonywać za pomocą pierścienia, klasycznie po prostu obracając, lub też push and pull, czyli w momencie, kiedy trzymamy obiektyw w odpowiednio wyprofilowanej też osłonie, bo tam w przedniej części obiektywu jest po prostu uchwyt na palce, to możemy go rozciągać i chować w trybie push and pull, jak najbardziej. I tu mamy fokus, tryb AF, MO i MF. Co to jest MO? MF, tak. Sprawa jasna, manual, AF, sprawa jasna, autofokus. MO to jest też opcja ustawiana, możliwa opcja do ustawienia z poziomu docka. Jeżeli w docku ustawimy, zaktywujemy tą funkcję, to w momencie, kiedy pracujemy obiektywem w trybie autofokus, fotografujemy, okazuje się, że potrzebujemy ustawić ostrość ręcznie. Ustawiamy tą ostrość ręcznie, w tym, kręcąc pierścieniem ostrości. W tym momencie obiektyw odłączy nam pracę autofokusa. To znaczy obiektyw, otrzymując sygnał, że my kręcimy tym pierścieniem ostrości, uznaje, że my przejmujemy władzę nad ustawianiem punktu ostrości. Po zrobieniu zdjęcia obiektyw wraca automatycznie do trybu autofokus. Jest to taki tryb manual override, czyli nadpisanie niejako punktu ostrości indywidualne raz. Czyli ruszamy pierścieniem, wyłącza się autofokus, robimy zdjęcie, autofokus wraca. Bez przełączania żadnych przełączników. Ja tutaj akurat wyświetliłem zdjęcie, które sobie zrobiłem na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Mm-hmm. To jest odbicie. I tu widać, tak, jak duża jest ta soczewka i pole z przodu. Jeśli dobrze pamiętam, to jest 105 mm możliwość nałożenia filtru do kręcenia z przodu. Ja nie miałem żadnego takiego, więc z góry uprzedzam, że wszystkie zdjęcia są bez filtrów. No i tu chyba nie widzę już więcej pytań.
Okej, okay, tak, to soczewka jest 105 mm, to jest fakt, natomiast tutaj, żeby obronić tą właśnie rozdzielczość obrazu, tą wydajność obrazu, ostrość przy całym spektrum ogniskowych, to jest właśnie ten klucz, czyli powiększenie przedniej soczewki i ona nam to umożliwia wtedy, dokładnie tak. No dobrze, to ja dziękuję za te informacje, nie wiem co się tam dzieje w tle, coś słychać, jakieś roboty drogowe. Mogę Państwu pokazać, jeśli sobie życzycie. To proszę tak. To może jeszcze na koniec proszę dopowiedzieć, bo nie jestem pewien, tych sigmy procentrum punktów to chyba 10 było ostatnio. Czy tak to jest w Polsce? No właśnie. Pan wypożyczył obiektyw do testów. Jesteśmy w Warszawie, pan w okolicy, więc było nam łatwo. Natomiast takich punktów, gdzie można wypożyczyć obiektywy w tym momencie, o ile dobrze pamiętam, chyba już 12 tak naprawdę. Jeśli wejdziecie sobie Państwo na stronę sigmaprocentrum.pl lub wyszukacie w Google Sigma Procentrum, to wyświetli Wam się też na pewno mapa. Jesteśmy w największych miastach. No, często współpracujemy ze sklepami partnerskimi, ale tam też jest możliwość wypożyczenia różnych obiektywów, sprawdzenia ich w praktyce, zobaczenia ich przed po prostu w boju. No dobrze, to pan pokazuje, co tam się dzieje w tle, a ja się przełączam już na pokaz zdjęć. Super, to ja się w takim razie żegnam. Panowie, pomachajmy proszę naszym widzom. Dzisiaj działamy w trybie wideo. Prawdopodobnie praca do rana. I no cóż, no życzę Państwu miłego live'a i miłego oglądania zdjęć. Dobrze, to ja też dziękuję bardzo. Mieliśmy rozmawiać 10 minut, no może kwadrans, a wyszło nam trochę więcej, ale mam nadzieję, że było ciekawiej i pouczająco. Jak to w życiu. No dobra, to ja teraz odłączam Skype'a, chyba że pan się odłączy i już będę miał z głowy. Dobrze, ja się odłączam, dziękuję. Do zobaczenia. No dobra, to teraz tak jak obiecałem, prezentacja zdjęć wykonanych tymże obiektywem i troszkę moich tutaj uwag, sugestii, porad, może dla kogoś, kto by się zastanawiał nad tym obiektywem lub podobnym o tak dużym zakresu, bo ja przygotowałem też wiele zdjęć pokazujących wykorzystanie różnych ogniskowych. Zaczynam od pleneru nad Bugiem, który tutaj był przyczynkiem takim do tej współpracy i od którego się tutaj zaczęła. To jest fotografia wykonana o poranku, o świcie, punkt widokowy w Gnojnie, pewnie znany wielu osobom. Dopisała nam i mgła, która nie była za gęsta i trochę było chmurek. No i to jest zdjęcie wykonane szerokim kątem. Natomiast następne już ujęcia zrobione tym obiektywem, tą Sigmą, no to są to zbliżenia około 120. Ja sobie włączę podgląd na drugim monitorze, to będę mógł mówić prawdę, nie oszukiwać, a zarazem będę miał podgląd danych do poszczególnych plików. Tak jak mówiłem, 120 mm, a więc na razie jeszcze nie wykorzystujemy tej ogromnej możliwości powiększania i tej skali. Powiększamy powoli coraz bardziej. 267 mm, jakieś mgłą pokryte łąki. No i tu dochodzimy do tego okresu, tej chwili, na którą niektórzy lubią, kiedy wyłania się słońce. No tak to tutaj nam się zaprezentowało i to jest 600 mm, czyli pełnia, jeśli chodzi o zakres. Ja fotografowałem aparatem pełnoklatkowym Canona, więc no to jest dokładnie 600 mm. Zdjęcie wykonane chwilkę później, kiedy już słońce nam pięknie oświeciło te mgły. No ja potem postanowiłem pofotografować nieco przy rzece i tak, no jedna z wielkich możliwości, ogromnych możliwości tego obiektywu, no to jest taka, że w takim miejscu, kiedy nie możemy posunąć się dalej, przybliżyć do obiektu, czyli na przykład tu nad rzeką, no to możemy sfotografować zakole, które jest hen dość daleko i je uwiecznić.
Dokładnie tak, 600 mm. Po powrocie na górę, no takie miałem marzenie wtedy i wcześniej, że no byłoby cudownie, gdyby wyłoniły mi się jakieś zwierzęta, może jakieś kopytne, jakieś rogate, no wiadomo, o czym myślałem. A tu, owszem, zdarzyły się, choć nie do końca te, o których myślałem, czyli no, krowy gospodarskie wędrujące sobie przez Starorzecze, przez miejsce jakichś rozlewisk. No i tak to tam wynikło. Przeskakujemy do innego folderu z innym porankiem i kilka zdjęć pokazujących inne tematy, inne próby wykorzystania tego obiektywu. W czasie takich plenerów ja dość często fotografuję uczestników, jeśli mogę. No i tak samo tutaj próbowałem wykorzystać ten obiektyw, chociaż powiem szczerze, bardzo, bardzo, bardzo się rozproszyliśmy nad tym bugiem w pobliżu Serpelis. I to też jest 600 mm. No i tu muszę, mea culpa, przyznać, że chyba z 5 zdjęć pierwszych to w ogóle do kosza wyrzuciłem, dlatego że były zbyt długie czasy, było jeszcze zbyt ciemno przed wschodem, no a uczestnicy troszeczkę się poruszali, przeszkadzały może krzewy. Łatwiej było w ciągu dnia i tu widzimy zdjęcie wykonane przez gałęzie, przez liście, pokazujące, jak taki bokeh może się prezentować na pierwszym planie. Fotografia wykonana przed śniadaniem jeszcze, 9 za minutę, 600 mm. Przeskakujemy dalej. Kolejna mgiełka, widok z góry i wracamy dalej do prób wykonania zdjęć z pewnym rozmyciem. Tu takie, w tym miejscu są takie pozostałości wierzb. Jak ja tam byłem jeszcze z 10 lat temu, to było ich dużo więcej. Niestety teraz coraz mniej ich można zobaczyć. I mamy próbę sfotografowania tejże resztek wierzby przez inne drzewo. Tak to wyszło. Pokażę, jak wychodzą nieostrości w tym momencie. Ogniskowa 600 mm, przysłona 6,7. No dobrze, jedziemy dalej. Kolejny nasz wypad to był bardziej taki krajoznawczy i szukaliśmy różnych interesujących obiektów w okolicy i między innymi zaprezentowałem uczestnikom obiekty z festiwalu takiego, który się nazywa Land Art Festival. Nad Bugiem w tym roku niestety nie był organizowany z przyczyn wiadomych, ale cieszę się, że jeszcze obiekty sprzed 8 lat albo więcej, no to tam znaleźliśmy koło miejscowości Bubel, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest też 600 mm, bardzo duża, nie, skłamałem, 510 mm, bardzo duża odległość. Widać tutaj jedną z uczestniczek pleneru. No i ustawiałem ostrość na jednego z tych potworów na nóżkach, takie jakieś pchły czy inne obiekty ufolutki. W tle widzimy nieostrą budowlę. I proszę zwrócić uwagę, no, że przy takiej odległości w gorące dni, no to ten obraz może być mocno przekształcony, bo po prostu nam powietrze tutaj mocno faluje i to na niektórych zdjęciach będzie widać. Ruszamy dalej, jeszcze raz ten sam obiekt. Przypuszczam, że to już jest tak, 13:30, czyli rzeczywiście. No w zasadzie środek dnia, 440 mm. No i tak to się prezentuje, jeśli chodzi o ostrość. Ja generalnie nie mam uwag, w zasadzie żadnych krytycznych, jeśli chodzi o jakość zdjęć pod względem ostrości, nawet przy tych dość dużych ogniskowych. Tak jak mówię, większym problemem może być tutaj to falowanie gorącego powietrza, takie pływanie. Przechodzimy do innej tematyki. Wracając z pleneru nad Bugiem, tak to udało mi się zorganizować, podjechałem na festiwal dla mnie ważny i taki, który chciałem bardzo uwiecznić, to znaczy 13 Biała Blues, festiwal w Białej Podlaskiej. I tutaj można zobaczyć, jak to się prezentowało. Amfiteatr duży, zadaszony, elegancki. Też przyjemne światło, takie jak lubię.
trochę dymów sztucznych. No i na scenie mamy zespół właśnie Magdy Piskorczyk, z którą współpracuję jako menadżer, i ta scena jest nisko i jest taka dość szeroka i zajmuje cały ten dół. Także, no jak to gdzieś napisałem, w zasadzie mógłby tu występować łącznie i Śląsk, i Mazowsze, te dwa zespoły taneczne razem, i by chyba sobie nie przeszkadzały. Ten podest jest nisko, nie jest wysoko jak w wielu miejscach sceny teatralne czy inne. W związku z czym ja uznałem, że spróbuję fotografować na wprost, nie będę wchodził wyżej, no i wykorzystam ten długi obiektyw. No powiedzmy sobie szczerze, żeby zrobić zbliżenie muzyka, moim typowym koncertowym obiektywem, czyli 70-200 mm jasnym, to ja bym musiał podejść tu niemalże, położyć się i nie wyglądałoby za dobrze dla innych oglądających i uczestników, i także fotografujących i filmowców. Wiem tu też od innych osób, które fotografowały, że no 200 mm to tam było no pod wieloma względami za mało, zwłaszcza gdy muzycy byli w jednym miejscu i nie poruszali się za bardzo. Tutaj widać amfiteatr w drugą stronę i moje stanowisko, o tutaj dwa statywy takie czarne, i ja się tam rozłożyłem. No i to jest zdjęcie wykonane na wprost, zespół 70 parę milimetrów, czyli w zasadzie no tyle, ile daje obiektyw ten najszerzej, no prawie najszerzej. Zdjęcie przycięte tak do panoramy i do 16 na 9. Mamy zbliżenia teraz 413 mm. Tło ładnie rozmyte, nie za bardzo, nie tyle na pewno co przy 2.8. Dodam jeszcze, że to jest ognisko, bo tak jak mówiłem, 413, ISO 1250 i przysłona 5.6, czyli chyba maksimum, które tu mogłem wykorzystać. Starałem się rzeczywiście dawać to ISO jak. Znaczy ISO w miarę wysokie, jak na mój sprzęt, niestety trochę leciwy, więc to było 1200 do 3200 chyba, jak się późno robiło maksymalnie, i ekspozycja tryb manualny, przysłona 5.6, czas 1,6 sekundy. Powiem szczerze, że tu troszeczkę widać ruch ręki i na niektórych zdjęciach u mnie był już taki lekki problem z tym poruszeniem, że niektóre z tych zdjęć musiałem raczej skasować sobie, ale gdybym miał troszkę nowszy aparat, w którym mógłbym ustawić ISO większe, typu 6400 czy jeszcze wyższe, jak w najnowszych lustrzankach, to już myślę, że to nie stanowiłoby problemu. No i próbowałem też robić zdjęcia nie tylko ze statywu, ale z ręki, albo opierając się o kolano. No i tutaj mamy taką scenę zrobioną z boku, czy trochę od tyłu. No i to jest najszerszy kąt widzenia. A chwilę później mamy zbliżenie na Magdę, ale nie maksymalne, bo do tego maksymalnego to ja muszę być dużo dalej. Można zobaczyć, jak prezentuje się ostrość bokach i takie zmiękczenia. Do Magdy jeszcze wrócimy. Przygotowałem tu za zgodą Magdy niespodziankę, a mianowicie na koniec wyświetlę krótki filmik, bo ja głównie tam w czasie koncertu Magdy zrobiłem parę filmów, więc 2 minuty z jednym z utworów zaprezentuję na koniec. Obym nie zapomniał, ale mam nadzieję, że nie zapomnę i że będzie to ciekawe. Okazji premiera takiej wideo. Tu mamy zespół numer 1, który tam występował. Numer 1 w programie, pierwszy. I mamy gitarzystę, basistę. I to już jest 600 mm. Ten zespół był dalej. Muzycy siedzieli, nie podchodzili bliżej, więc tutaj 600 mm było bardzo przydatne. No i tak to wyszło. Godzina 16:40, koniec września, nie, 13 września, więc no tak jeszcze było dość widno, ale trochę światła już tu nam pomagały. No bardzo dobry skrzypek, Jan Gałach, myślę, że wielu fanów bluesa go kojarzy. Też 600 mm. Idziemy dalej.
gitarzysta Grząślewicz, teraz mam lekki zanik pamięci, tak mi się wydaje. To nie jest 600 mm, to jest 510, ale dla kompozycji troszeczkę szerszy kąt, żeby było widać to 20-20, co by nie było wątpliwości, w którym roku fotografowałem na tym festiwalu. Wokalista, harmonikarz i gitarzysta w tejże grupie Łukasz Wiśniewski. I to też jest 600 mm. W tle stały jakieś gitary, jakieś instrumenty, ale one dość ładnie rozmyły się przy przysłonie 6,7. Ja o tej tle mówię, dlatego że potem pokażę zdjęcia z Warszawy i tam się okaże, że to tło miałem problem, żeby dobrze, ciekawie rozmyć, ale do tego dojdziemy. Wędrowałem też wzdłuż amfiteatru górą, i w pewnym momencie taką parę zobaczyłem w świetnie zachowanych koszulkach z trasy koncertowej Gary Moore'a z 2009 roku. Brawa dla Państwa. I oni się tak przytulili do siebie. I w tym momencie na szczęście ja ten obiektyw miałem załączony i udało mi się jakoś przykucnąć, oprzeć aparat chyba o kolano i zrobiłem to zdjęcie. I bardzo się cieszę, bo gdybym wtedy zmieniał obiektyw na szeroki kąt, to jest 80 mm, to w tym momencie pewnie by to bym stracił tę scenę, bo to ci Państwo chwilę później przestali jakby się zbliżać do siebie i po prostu pojawiła się szpara między nimi, trochę się rozsunęli i to już nie wyszło tak interesująco, tak intymnie, według mnie. Obiektyw też mi się przydał w czasie przerwy, kiedy wręczano nagrodę dziennikarzowi miejscowemu za 50-lecie pracy dziennikarskiej właśnie. I tutaj mamy takie zdjęcie, powiedzmy, reporterskie, dokumentacyjne, ukazujące uczestników wydarzenia i prawie najszerszy kąt. A chwilę później mamy zbliżenie na laureata z nagrodą i to jest 350 mm, a potem już zbliżenie na samego pana i to jest 600 mm. I też nie musiałem tu jakby zmieniać obiektywów, a tylko ogniskową pracować, więc w takiej sytuacji to się przydaje. Potem niestety robiłem mało zdjęć w trzeciej części, gdy wykonawca był kolejny, no ale po prostu, przepraszam, obowiązki też inne były. Musieliśmy zabrać sprzęt ze sceny, pakować się tutaj z Magdą do samochodu i załatwiać inne sprawy. Więc głównie słuchałem koncertu syna Gary Moore'a, czyli Jacka Moore'a z polskim tutaj składem, Łukasza Gorczycy. No ale kilka zdjęć zrobiłem, tylko że powiem szczerze, wtedy już dość ciemno było na scenie. Ja dawałem tu już takie ISO dość wysokie, ale mimo wszystko te zdjęcia wychodziły mi trochę poruszone, trochę ciemne. No coś za coś, tak? W tym momencie tak przy takiej sytuacji no jednak tutaj bym zmienił na obiektyw trochę jaśniejszy może w innych warunkach. No dobra, przechodzimy do innej tematyki. Po powrocie do Warszawy zastanawiałem się chwilkę, gdzie się wybrać z tym obiektywem. No i postanowiłem podjechać w poranek taki niedzielny, wrześniowy nad w stronę Wilanowa i potem nad Wisłę w okolice, gdzie budowany jest nowy most południowy i przy nim zrobiłem troszkę zdjęć, jeszcze mgła była i tutaj widzimy takie ujęcie, z którego może wynikać, że ta nasza Wisła w Warszawie to jest taka bardzo wąziutka. No właśnie to taki efekt uzyskujemy przy ogniskowej 600 mm. Przysłona 6,7. No widać po drugiej stronie jakiś mur taki straszny i wędkarzy. Koło plaży romantycznej tak zwanej. Tutaj też będą dwa zdjęcia 600 mm. Zdjęcia wykonane pod słońce, więc mamy trochę rozmyć. Postanowiłem pokazać, jak one wyglądają. No, według mnie całkiem przyjemnie. 5-6. 5-6. 5-6. 5-6, aż 600 mm. No to jest dość ciekawe.
Jedziemy dalej. Tu jest spojrzenie już w stronę budowanego mostu, na którym zresztą były prace. Troszkę widać prac, trochę bałaganu, trochę różnych urządzeń. No i ptaki przelatujące, które jakoś nawet udało mi się wyostrzyć tutaj. No i jeszcze zainteresował mnie pan spacerujący z pieskiem po łachach. Oto taka fotografia. Tu na górze pracowników widać lekkie takie rozmycie. Potem podjechałem troszkę bardziej na południe, bliżej Kępy Zawadowskiej, Kępy Oborskiej, i tam wędrując, no, zdziwiłem się, że chociaż pora już była dość późna, bo po tak około 8 godziny, to wciąż było bardzo dużo ptaków. No, oczywiście mnóstwo kormoranów, ale w pewnym momencie tam zauważyłem na drugiej stronie już Wisły, na ogromnych łachach, naprawdę ogromnych, brakowało bardzo wtedy wody i te łachy tam były przeogromne. Wiem, bo byłem wieczorem na nich. No to zauważyłem, że te kormorany są trochę dziwne, ale potem na podgląd zerknąłem, no i wydaje mi się, że to są bieliki, para bielików. Udało mi się przejść dalej za taki pagórek. No i jeszcze raz je sfotografowałem. Niestety one siedziały do mnie tyłem. Może troszeczkę za bardzo je to zdjęcie wyostrzyłem. To jest lekko chyba wycięty kadr. Oczywiście 600 mm przysłana 8. Łatwiej było mi sfotografować ptaki, które były bliżej mojej strony, bliżej właśnie Kępy Oborskiej. No i tu widać dwa kormorany. Trochę się zagapiłem, bo miałem też przy sobie stary aparat pełnoklatkowy, ale taki no dość mocno wysłużony, Canona 40D. Ale w pewnym momencie go wyjąłem. To jest zdjęcie jeszcze pełną klatką 6D i mamy kormorana i czaple. I to wyszło tak. Zdjęcie jest, jak widać, może też lekko wyostrzane, może za bardzo. A tu dla porównania jest ujęcie z aparatu niepełnoklatkowego. Czyli można zobaczyć, jaka jest różnica między 600 mm a 600 mm na niepełnej klatce, czyli no w zasadzie odpowiednik 900. Zdjęcie robione z ręki, stabilizację oczywiście miałem włączoną. Mniejszy problem miałem z poruszeniem, rzadko te zdjęcia mi wychodziły poruszone. Jeśli chodzi o moje poruszenie rąk, bardziej problemem było poruszenie obiektów przy takich długich ogniskowych. Ale największy problem okazało się jednak wyostrzenie na właściwy obiekt, że no kilka zdjęć zrobionych tym niepełnoklatkowym aparatem to mam takich, że no owszem, ostrość jest, ale troszkę dalej po prostu ten punkt był niewłaściwie ustawiony. Wydawało mi się, że jest ok, a nie było ok. Tyle zdjęć z nad Wisły. Następnego dnia zrobiłem spacer po Warszawie, a może i dwa nawet. I w parku, do którego się wybrałem, jak na złość było koszenie trawy i wszystkie ptaki tam pouciekały. No ale no, jeden obiekt, jak widać, nie. 600 mm, tutaj już było troszeczkę bliżej. Podobało mi się to odbicie w wodzie. I teraz przechodzimy dalej do takiej sekcji, którą ja bym zatytułował tak. Co takim obiektywem można robić w Warszawie? I jak się okazało, że mogę ten obiektyw wykorzystać, przetestować jeszcze dłużej nieco, rzuciłem to pytanie nawet moim uczestnikom warsztatu dla osób zaawansowanych. Gdzie oni by poszli z tym obiektywem? Jakie tematy by podjęli? I jakby spróbowali go wykorzystać? Gdzie? I padały różne pomysły. No oczywiście, żeby zrobić fotografię mostów, czy z mostów, czyli panoramy Warszawy spod mostu Siekierkowskiego, którą bardzo lubimy. I nawet mając mało czasu, któregoś dnia już wieczorem, ja tam rzeczywiście podjechałem i się ustawiłem, ale powiem szczerze, to nie był dobry pomysł.
Ja się obawiałem, że to nie będzie dobry pomysł i to nie był dobry pomysł. Może lepszy byłoby gdzieś jakaś panorama z radiowa Warszawy czy z innego takiego miejsca. Rozważałem też Pałac Kultury, ale w końcu zrezygnowałem, bo wtedy było dość trochę takie zamglenie, ale takie jakiego nie za bardzo lubimy, czyli tak trochę było niskich chmur i średnich. No ale wieczorem to wyglądało całkiem nieźle spod mostu Siekierkowskiego, ale naprawdę najlepsze zdjęcie moim zdaniem to jest 104 mm, przysłona 9.5, czas 15 sekund, już dość późno to zdjęcie zrobiłem, po prostu to niebo było dość ładnie u góry podświetlone i taką fotografię wykonałem. Wydaje mi się, że lekko przyciemniałem też górę, chyba przysłaniając nawet ręką, czy rękawiczką, czy czymś tam, co miałem przy sobie, żeby wyrównać trochę, nie filtrem połówkowym, tylko tak właśnie metodą taką machaną. I to było najlepsze ujęcie, tak mi się wydaje. Zrobiłem 600, ogniskową 600 mm, ale powiem szczerze, nie za bardzo mi się ta Warszawa wtedy podobała. Dużo tych dźwigów widać i to nie było to. Może gdyby księżyc tam wschodził, była pełnia, no to tak, ale niestety księżyc się schował wcześniej, jak były chmury i taki malutki, i nie zrobiłem zdjęć. I teraz tak, ktoś może pomyśleć, że przy takim obiektywie no to już się nie zdarza, co? Problem z brudami na matrycy. Otóż chciałem powiedzieć, że nie. Zdarzają się, widać tu na przykład nad krzyżami, tu jest chyba 300 czy 400 mm, no i tych paprochów tu troszkę mam przy przysłonie 13, czyli nie tylko bardzo szeroki kąt i nie tylko makro, ale przy takich większych ogniskowych, dłuższych też na to trzeba uważać. Co ja wymyśliłem i gdzie się wybrałem z tym obiektywem? Otóż postanowiłem zajrzeć na Pragę i na Starówkę, żeby zająć się troszeczkę architekturą. Niedaleko koło mnie na Pradze jest taka kamienica pod Sowami, pięknie wyremontowana niedawno, koło kina Pracha, chyba nadal nie funkcjonującego, i budynku Rainbow Center, gdzie jest urząd skarbowy. I tam są na górze takie sowy odrestaurowane i mnie się marzyło, żeby im się przyjrzeć. No i to jest 117 mm, a tu mamy zbliżenie 600 mm. No i oczywiście co widzimy nad sobą? Ano jakiś włos, jakiś paproch, którego muszę usunąć. No ale zabawa uznałem, że jest interesująca. Ja lubię detale architektoniczne i postanowiłem ich trochę poszukać i pokręcić się po różnych miejscach w Warszawie. Tam nie tylko są sowy, ale też nietoperze zabawne, cały czas 600 mm. Wracając z kolei Pragą, zatrzymałem się przed katedrą i zrobiłem zdjęcie takie prawie portretowe. Kolejny pomnik, postać z ręką. Pewnie wiele osób rozpoznało pomnik kościuszkowców w porcie praskim, czy przy porcie praskim. W tle widać nowoczesną architekturę, która tam powstaje jak na drożdżach teraz niemalże. No i tych 600 mm, przysłona 5-6, czas 1,30 sekundy. Tu statyw wykorzystywałem i takie mamy powiększenie. Możemy zobaczyć, jak wygląda ręka, palce, oczy i no takie szczegóły. Tuż obok popatrzyłem na drugą stronę Warszawy i zrobiłem takie lekko krzywe zdjęcie. Jest to też rzecz, nad którą trzeba pracować i pilnować. Mianowicie przy takim obiektywie bardzo łatwo lekko krzywe zdjęcie zrobić. Trochę się dziwię, bo przecież prawie przy każdym fotografii robionej ze statywu no sprawdzam poziomicę. No ale to jest jednak minimalnie krzywe. I to jest zrobione zdjęcie z Pragi, a widzimy kościół świętej Anny po drugiej stronie, czyli Warszawa, Starówka, no i on wyszedł tak. Jeszcze taka złota godzina, którą lubimy, no i trochę widać szczegółów, nawet trochę widać kilka osób spacerujących i oglądających Warszawę z góry.
Potem przeszedłem w stronę mostu Świętokrzyskiego i po drodze ustawiłem aparat na statywie. Właśnie, ja to zdjęcie chyba z ręki robiłem w ogóle. Tak mi się wydaje. No, aż się zastanawiam. 1,45 sekundy. Tak mi się wydaje, że ja to jeszcze mogłem robić z ręki, bo się spieszyłem, chciałem jeszcze jak najwięcej zdjęć zrobić i dopiero chyba go rozstawiłem tak naprawdę koło takich terenów zielonych między mostem, między Portem Praskim a mostem Świętokrzyskim i zrobiłem jedno zdjęcie, wyszło jakieś takie poruszone, mówię a wtedy strasznie wiało, mówię wieje, słaby statyw mam, za lekki, no nie, albo poruszyłem, albo może trzask migawki to sprawił. Zrobiłem drugie, po zredukowaniu czasu, no wyszło to samo, a przecież to jest pół sekundy. 230 tylko milimetrów i 100 1600. A potem sobie przypomniałem, zaraz, ja nie wyłączyłem stabilizacji. Tak zadziałała stabilizacja, po jej wyłączeniu już nie było żadnych problemów, oczywiście czas 6 sekund, 300 mm i potem mamy 30 sekund, troszeczkę mniej. Zdjęcia te, to już robione w zasadzie są w nocy po zmroku. No i teraz przechodzimy do detali architektonicznych. Wracamy w zasadzie. Nie wiem, czy ktoś rozpoznaje to miejsce w Warszawie. To by było, myślę, że dość interesujące dla ludzi właśnie zainteresowanych, spacerujących po Warszawie, czy prezentujących w Warszawę, różnych tam grup przewodnickich, zrobieniem takiego testu. Jakbym im wyświetlił trochę różnych detali i zadał, a gdzie to zdjęcie było zrobione? My rzadko patrzymy na takie właśnie fragmenty jakichś płaskorzeźb i ozdób. 600 mm. Czy ktoś rozpoznaje, gdzie to zdjęcie mogło być wykonane? Moją uwagę zwrócił też ten miecz tutaj. No, dość taki ptak. Nie pamiętam, co to jest. To nawiązanie na pewno jest do jakiegoś mitu. Może ktoś kojarzy. Na bakier chyba mam z mitami greckimi czy rzymskimi. Wygląda na to, że ptak tutaj zaatakował jednego żołnierza, czy zwrócił jego uwagę, a w tym momencie przeciwnik znalazł słabo punkt. Tak to wygląda nieco więcej, 300 mm. A tak wygląda to miejsce, ale to jest druga strona. Głupio nie zrobiłem od Placu Krasińskich i o tam od strony sądów. Natomiast od strony parku już uczyniłem więcej zdjęć i tego błędu nie popełniłem, ale może dlatego, że to po prostu było słońce z tej strony padające i lepiej to oświetlało ten odnowiony budynek. I tu mamy dokładnie 60 mm, czyli maksymalną szerokość. A teraz proszę popatrzeć, jak to wygląda po wywiększeniu, jakie mamy fragmenty. Tak, 1:1 chyba skala. Teraz brzegi. Dobrze. I teraz weźmy następne zdjęcie. I to jest 600 mm. Nie wiem, czy wszyscy zwrócili uwagę. To jest tu ta góra. 600 mm. Możemy zobaczyć, jak wyglądają te statuetki, te postaci na samej górze i jeszcze zobaczyć więcej szczegółów. Przy okazji szukam tu jakichś aberracji chromatycznych albo jakichś krawędzi fioletowo-zielonych albo jakichś innych artefaktów. No w środku kadru tego ja nie znalazłem w zasadzie na żadnym zdjęciu. Nic takiego nie ma. No, zastanawia mnie ta głowa tutaj, ona tak dziwnie jest, jakby doczepiona trochę, nienaturalnie. No właśnie takie szczegóły można ocenić, mając taki obiektyw, lepiej niż lornetkę. No i tutaj jest symbol, herb i jeszcze fragment dekoracji kolejnych z powiększeniem i bez. Dobrze.
No właśnie, wracamy znowu na drugą stronę, koło sądów jesteśmy i Pegas. Idziemy ulicą, no ciekaw jestem, czy ktoś rozpoznaje, gdzie jest ta postać. Nie mam za bardzo możliwości, żeby sprawdzać, czy ktoś pisze odpowiedzi, będę odpowiadał później. No to jest ulica Miodowa nad trasą WZ. Niestety tam remont jakiegoś budynku był, ale ciekawie oświetlone były te posągi, więc no takie zdjęcie zrobiłem. 440 mm, ale on jest trochę przycięte do kwadratu, więc myślę, że to jest no tak nie cały kadr. No i tu mamy takie rozmycia. Postanowiłem zrobić zbliżenia kilku pomników. To jest nasz wieszcz 600 mm, przysłona 8. Bardzo dobra ostrość, nie mam tu nic do zarzucenia. No jest lekkie winietowanie w narożnikach. To winietowanie, powiem szczerze, widać było najbardziej, gdy obrabiałem pliki RAW i gdy widziałem miniatury. I na tych miniaturach no, rzeczywiście najmocniej widać to lekkie przyciemnienie narożników. Ja starałem się korzystać raczej z tych z pełnej z pełnego otworu. No więc czasami 5-6 mamy, czasami 8. Lekkie przymknięcie właśnie do 8, 9,5, tam 11, no to zmniejszało to przyciemnienie. Ja je tego nie rozjaśniałem. I jak dodawałem jeszcze, obrabiając rawy, kontrast, to wtedy było widać przyciemnianie narożników. No ale przy takim ujęciu mnie osobiście to zupełnie nie przeszkadzało. Kolejne detale. No i kolejna zagadka, gdzie możemy spotkać takiego pana z papugą. Nie na rynku Starego Miasta, już nie. Ale w pobliżu. Starówka w Warszawie. A takie gęsi na przykład? Czy ktoś kojarzy, gdzie one są? W którym miejscu? No jest taka pani z drobiem, gęsiarka, z kurami i gęśmi. Blisko rynku Starego Miasta, jak idziemy w stronę pomniku Kilińskiego. Syrenki, lubię uwieczniać syrenki, wbrew pozorom, coś, jak się niektórym wydaje, mamy ich w Warszawie co najmniej kilkanaście, a może i więcej, i to na budynkach takich. To już nie jest syrenka, ale trochę podobny obiekt. Też na trasy WZ, pomnik Nike na tle budynku. No i taki kadr sobie wymyśliłem, może jeszcze w wersji czarno-białej spróbuję go zrobić. Przysłona 8, 480 mm, ale troszeczkę jest zdjęcie docięte, dokadrowane, brzegi uciąłem, tak żeby było no, tyle widać. Jesteśmy znowu przy Placu Krasińskich i pomnik bohaterów powstania i zdjęcie jest zrobione z drugiej strony, zza skrzyżowania przy Długiej, Długa i Miodowa i no, akurat pechowo wjechał mi samochód w kadr. Ale w sumie wyszło to nawet nieźle. No, można zobaczyć, jak to wygląda. Przysłona znowu 5,6, 600 mm. I teraz możemy popatrzeć, jak wychodzą te liście znajdujące się tam po drugiej stronie przy przystanku autobusowym. No, udało mi się wyostrzyć we właściwym miejscu, czyli na głowę. Jestem zadowolony z tego zdjęcia. Uważam, że jest fajne. Mogę trochę ewentualnie dół przyciąć, może jakieś panoramy, ale mi to rozmycie tam nie przeszkadza. No może trochę niektórym brakuje ręki, ale no, na kolejnym ujęciu już mam całość z jakimiś roślinami na dole. Fotografowałem zarówno w dzień o świcie, jak i wieczorem i w nocy. Trasa WZ. Wykorzystane 510 mm. Parka nad Wisłą od strony Pragi. Przed nami jest Muzeum Nowoczesne Pawilon. Z lewej strony Kopernik, Centrum Kopernik.
Centrum Nauki Kopernik, 600 mm, 5,6. Udało mi się też wyostrzyć na uszy, albo rękę, albo włosy i zrobiłem tu całą serię zdjęć. Miał być timelapse, ale nie do końca wyszedł. W pewnym momencie podszedł tu pan z rowerem i tuż obok niego łowił ryby, no i to tak wyszło. Pan jest lekko rozmyty, ale już bardziej się go rozmyć nie dało, ani no tak to wygląda. Przysłona 600 mm. Jesteśmy teraz na Kępie Zawadowskiej, o której wspominałem, ale od strony praskiej, czyli od strony powiedzmy Józefowa. I tam udało mi się jeszcze dotrzeć wieczorem i porobić zdjęcia po przejściu po pustyni, po tych łachach, piachach. Naprawdę ich było bardzo dużo, byłem bardzo zdziwiony. Tam, gdzie nawet przy niskim stanie było sporo wody, to teraz było z metr piachu. No i doszedłem do bliżej Wisły, wody, i to jest ujęcie na Warszawę, 600 mm, przysłona 11, no widać budowę czy centrum, czy na Woli. I teraz spojrzenie 60 mm. 600 i trochę później, jak już się ciemniej robiło, 60. To pokazuje, jak dużo tam też tych łach było i że no rzeczywiście trzeba było przejść tam co najmniej chyba z kilometr do wody. Godzina 19:09, godzina no tak już co najmniej pół godziny, a może więcej po zachodzie. I to jest z tego dokładnie miejsca. Mam 60 mm i 600 mm. Zależało mi na zrobieniu dwóch fotografii właśnie pokazujących różnicę. Może nie jest to ostrość wybitna, jakieś ptaki było widać i było ich tu dużo słychać, no ale w tych ciemnościach i przy takich czasach trochę to trudno uzyskać. Powoli robi się coraz ciemniej. Jeszcze inne ujęcie, tu już przyszedłem bardzo blisko wody i w zasadzie to bardzo blisko jestem właśnie Kępy Oborskiej i tam gdzieś piaskarni. I tutaj widać jakiś obiekt oświetlony na kolorowo, no i mamy takie ujęcie, a tu zbliżenie na bodajże te takie resztki drzew, które się wyłoniły przy niskim stanie. 600 mm, przysłona 8.0, no i takie niby zachodzące słońce, a naprawdę to jakieś światło miasta i elektrownie. I ponieważ tych ptaków tam było trochę, widziałem i czaple, no to postanowiłem je zrobić, ale no, nie oszukujmy się, to jest 30 sekund. Przysłona 600, tu kontrast zmniejszałem możliwie jak się dało, ale i tak konieczne byłoby połączenie dwóch ujęć. Mam takie, że góra jest ciemniejsza, czyli zrobienie jakiegoś HDR-u. No niestety czapli ani takich ambitniejszych ptaków nie widać. Widać za to budowę mostu, mocno oświetloną, no i trochę Warszawy. No gdyby nie było tych kominów, siekierek, tam jest bardzo ładna panorama. No teraz z tym mostem będzie to trochę inaczej wyglądać. Teraz popatrzymy na Warszawę z jeszcze innego punktu widokowego, a mianowicie z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Wchodzimy na górę właśnie i patrzymy na Wisłę. 600 mm. I proszę spojrzeć. To jest ujęcie w kierunku północnym, w kierunku mostów. I tutaj mamy co najmniej 4 albo 5 planów w zasadzie. Mamy przy Koperniku latarnię, mamy most Śląsko-Dąbrowski, mamy most Gdański, mamy brzeg po drugiej stronie i drzewa. No dobra, raz, dwa, trzy, cztery plany. I proszę zwrócić uwagę, jak ostre jest prawie wszystko, a to jest no według danych Exifie jest to ciągle 5, 6 i 600 mm, ISO 400. Ja nie robiłem ze statywu, tylko chyba oparłem się na jakimś barierce, tak mi się wydaje. Albo starałem się nie oddychać, tylko przyjąć taką pozycję strzelca, czy jakąś taką. I teraz popatrzmy, mamy jeden most. Bardzo przyzwoicie to wygląda i na nim niemalże, tak śmiesznie wyszło, jakby drugi most stał jeden na drugim. Był zawieszony w zasadzie, tym bardziej, że tu jest woda i tu jest woda. I naprawdę on jest
w moim odczuciu, no dość ostry. Ja myślałem, że będą te dalsze plany bardziej rozmyte. Tak to wyszło. No dobrze, ale zobaczmy jeszcze inne ujęcie. Tutaj widzimy znów pierwszy plan, latarnia i nawet jeszcze drzewo mamy bliżej Biblioteki Uniwersyteckiej. Mamy kolejny plan, właściwie główny, most Śląsko-Dąbrowski. Mamy na nim most gdański, tramwajowo-samochodowo-pieszy. Za nim tuż obok jest most kolejowy, którym jadą koleje mazowieckie, dwupiętrowe. Udało mi się uchwycić taki moment, jest ciężarówka, a dalej mamy tak brzeg, mamy drzewa i jeszcze nawet widzimy Centrum Olimpijskie z Muzeum Sportu. I ono też jest dość ostre. No, jedyny problem jest taki, że był dzień dość gorący i to powietrze jednak dość mocno pływało i falowało. O, widać plamkę u góry, o, widać do usunięcia na matrycy. No i to jest tyle. I to jest przysłona 8 ISO 400 600 mm. Ja te zdjęcia generalnie, poza tam paroma z ptakami, to nie wyostrzałem za bardzo. Na moim programie w skali od 0 do 10 to było wyostrzanie na poziomie takim, jaki ja mam po prostu ustawiony też w aparacie, czyli 3. I tak to wyszło. Widać na tablicy 58,5, 8,18 w dół. Most chyba 58 metrów. Nie wiem, czy to jest słupek jakiś, czy coś wystaje, czy to tam perkos był. No i to jest moja opowieść i moje zdjęcia. Tutaj widać Ewę na plenerze, która chciała wziąć go do ręki. I jeszcze rzeczy techniczne, o których nie wspomniałem, uwagi takie o sprzęcie. Więc tak, stopka jest bardzo duża i solidna i łatwo się ją przekręca. Przekręca się ją o 50-180 stopni, bardzo prosty sposób, wygodnie. Tę osłonę to ja bardzo szybko, tak powiem szczerze, zdjąłem. Ja nie lubię takich osłon przy długich obiektywach, zwłaszcza, że ona przeszkadzała przy kręceniu trochę, przy krótszych ogniskowych. A zatem bałem się ją porycować też. A ja z takich osłon najczęściej korzystam wtedy, kiedy pada deszcz albo kiedy pada śnieg i wtedy, żeby chronić może tak obiektyw, to szczerze mówiąc najchętniej korzystam, o ile mam te osłony, a większość z nich po prostu mnie leżakuje w szafie. Pierścień ten, powiem tak, chodzi dość dobrze, ale nie na tyle płynnie, powiem szczerze, że robiąc film wideo na koncercie, żebym mógł łatwo przesuwać, zmieniać ostrość. No jednak to czuło się troszeczkę takie gwałtowniejsze ruchy. Nie wiem, może innym w aparacie byłoby też łatwiej. No tak jak mówię, mój aparat do filmowania średnio się nadaje, bo tam po prostu nie ma autofokusa. Ja ostrzyłem ręcznie, to będzie widać na tym filmiku z fragmentem koncertu Magdy zaraz, gdzie ja próbuję wyostrzyć ręcznie. Ten pierścień ma blokadę, która jest bardzo ważna. Mianowicie jak trzymamy obiektyw na pasku, to w tym momencie, żeby on nam się nie wysuwał, musimy załączyć blokadę i możemy zablokować w każdej z tych pozycji lub przy 60 mm. Jak zablokujemy przy 60 mm, nie możemy poruszyć już tym pierścieniem, zmienić ogniskowej, musimy to odblokować. Ale przy każdej innej pozycji wystarczy, że troszeczkę mocniej poruszymy tym pierścieniem i to się odblokowuje. I to bardzo fajne jest i bardzo mi się przydało. Tu mamy blokadę autofokusa. I tu powiem szczerze, miałem trochę problem, bo ja jestem przyzwyczajony, że w obiektywie swoim, tym 70-200, z którego najczęściej korzystam, ja sięgam kciukiem do tej blokady, więc mogę jednocześnie zmieniać ogniskową, aparat wyostrza, ja w tym momencie na przykład mogę wyłączyć autofokus i fotografować serię. Tu, żeby zrobić coś takiego, to ja musiałem puścić rękę w tym miejscu, o tu, i no ale jak puszczałem, to on mi się wysuwał często, więc musiałem tak, zablokować, żeby się nie wysuwał i dopiero zablokować autofokus, zrobić na przykład serię zdjęć obiektów, które się nie ruszały i potem jak chciałem zmienić ogniskową, no to znów ją odblokować, ale tak jak mówię, było to łatwiejsze, bo można było mocniej poruszyć ten pierścień.
Stabilizacja działała całkiem nieźle, chyba że była włączona, tak jak mówiłem, niepotrzebnie przy robieniu zdjęć ze statywu. No i cóż tu jeszcze mogę opowiedzieć o budowie tego sprzętu? Chyba wszystko. Przemek tu pyta, czy odczuwałem wartość 6,3 przy zdjęciach nocnych. No tak, ja tam robiłem, tak jak mówiłem, głównie ze statywu i przy tych przysłonach rzędu 5, 6, 6, 8 to było widać, że no te brzegi i narożniki przyciemniają się troszeczkę. No i wydaje mi się, że całość też lekko, minimalnie była troszkę ciemniejsza, tak? Że to w praktyce jakby pomierzyć, to pewnie w narożnikach było no nie 6, tylko jakieś, przypuszczam, nawet 8. Na stronie optyczne.pl jest bardzo dokładny opis i recenzja, i tam są testy pokazujące liczbowo wartości dla środka i brzegów i marginesów, i tam można to zobaczyć. Tu była, Łukasz pytał o stabilizację optyczną. Tak, no właśnie, ja korzystałem i powiem szczerze, że byłem zaskoczony, bo dużo zdjęć zrobiłem z ręki, i jeżeli to nie było na wariata, bo już musiałem gdzieś tam się zbierać, bo chciałem oddać albo musiałem na zajęcia jechać, to się sprawdzało, naprawdę. Do tego stopnia to było nawet dziwne, że kilka osób tam na starówkę czy w innym miejscu to stawało i patrzyło na mnie zdziwieniem i kiwało głowami, bo ja miałem statyw przypięty do plecaka, czy tam mi wisiał koło nogi, a ja robiłem zdjęcia z ręki, ale po prostu w dzień i przy tej stabilizacji nie miałem takiej potrzeby. W przypadku koncertów, w przypadku zdjęć ptaków, tam nie wiem, no kępa zawodowska, no to wiadomo, że konieczny był statyw, bo po prostu ja już miałbym, no musiałbym zaplanować wizytę u masażysty, masażystki, bo bym nie dał rady, a powiem szczerze, że i tak te kilka dni plenerów nad Bugiem, koncerty i tam, i potem w Warszawie to odczuwałem. Więc wzbudzałem zainteresowanie i zadziwienie tym obiektywem na ulicy i gdzieś tam, jak robiłem te detale przy Zamku Królewskim, i właśnie o takie rzeczy. No dobrze, widzę, że tu już chyba żadnych pytań nie ma, to spróbujemy włączyć to nagranie z koncertu. Ono jest bardzo szybko dzisiaj przygotowane. Mam nadzieję, że odpali. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o ten obiektyw.
Zapraszam na poprzednie spotkania online fotografa, których zapis można znaleźć tutaj, Facebook i kanał YouTube. Tak jak wspominałem, jak ktoś nie widział, to szczególnie polecam fotografie nagrodzone przez jury złożone z uczestników tych moich spotkań. Letni konkurs Okiem Fotografa. Konkurs jesienny będzie na pewno, tylko ja potrzebuję chwilę oddechu. Muszę się nad tym zastanowić, jak to zorganizować i może poszukać do tego jakichś nagród, może partnerów. Gdyby ktoś miał jakiś pomysł albo chciał tutaj wejść w to, to zapraszam. No i kolejne spotkanie, tak jak wspomniałem, 28 października, Katarzyna i Andrzej Mazurkiewicz. Podróże Terra Incognita, tworzenie pokazów zdjęć. Myślę, że będzie też wiele interesujących porad i uwag dla osób, które chcą robić takie slideshowy, pokazy z podróży i nie tylko, z plenerów na przykład. Bo rzeczywiście no, Kasia i Andrzej mają ogromne doświadczenie. Sami robili tych festiwali, tych pokazów w kinie Wisła i Luna. No bardzo, bardzo dużo. 28 października, uwaga, uwaga, wyjątkowo środa, bo we wtorek ja mam spotkanie poplenerowe. Będziemy oglądać wreszcie zdjęcia zrobione nad Bugiem. I powiem szczerze, że nikt z nas jeszcze nie wie, czy kolejne spotkanie fizyczne, 22, po 7 miesiącach przerwy, wreszcie się odbędzie 20 października. Możemy według obecnych przepisów zaprosić na nie, czy wpuścić na nie 70 osób. Sala jest duża, bo jak ktoś pamięta, na 190. Scena jest ogromna, więc może być zdecydowanie bezpieczniej tak ze sporym odległością między ludźmi i gośćmi. Musimy tylko pomyśleć, jak zrobić kwestię podpisywania książek czy sprzedaży. Magda i Łukasz pokażą zdjęcia z Nadbiebrzy i jestem absolutnie przekonany, że będą świetne i opowiedzą też troszeczkę o tej książce. I gdyby ktoś miał ochotę jeszcze za półtora tygodnia wybrać się na Podlasie, szlak kulturowy, tatarski, ale nie tylko, trochę przyrodniczy plener, Kundzicze, Kruszyniany, Podlasie, te na wschód od Białegostoku, to zapraszam, można dołączyć, mieszkamy w agroturystyce, będziemy tylko my, wcześniej nikogo tam nie będzie, także też będzie, myślę, bezpiecznie, zwłaszcza w tym regionie. Gorąco zachęcam, tu jest baner z fotografiami sprzed 7 lat. Kundzicze, taka ciekawa nazwa. Wszystkie informacje są na mojej stronie, tej warsztatowej, nazwa fotokursownia, wystarczy wpisać. Także można dołączyć jeszcze do grupy średnio zaawansowanej i zaawansowanej. Spotykamy się i pracujemy online, tych różnych możliwości ćwiczeń jest dużo. Niedawno ktoś nawet mnie troszkę skrytykował, że tempo jest za duże, że za dużo jest informacji i nie dają rady, bo co tydzień trzeba wstawiać zdjęcia. Co tydzień jest wyzwanie jakieś nowe, a jeszcze konkurs miesiąca, a jeszcze dochodzą inne rzeczy, a jeszcze wszyscy mają plenery, no a w ten weekend mamy nadzieję, że spotkamy się fizycznie, ci, którzy chcą i mogą, w dwóch grupach porannej i wieczornej w niedzielę. Można dołączyć, zobaczyć, jak to wygląda. Niestety baner jest sprzed roku, ale nie wyrobiłem się. I to jest tyle. Dziękuję za spotkanie, za udział w Okiem Fotografia Online i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.